Chłopaki, słuchajcie, ja dla was lepszy challenge. Tutaj chodźcie, wstawajcie. Zagadałeś się, no. Człowiek się tu spojrzał więcej. Cześć, ja nazywam się Grzesiek, a to jest mój challenge. Siemano, to jest Łysy z Ospro. Tutaj mamy Kubę, go możecie troszeczkę mniej kojarzyć. Ja jestem rekordzistą toru w Polsce. Kuba był tylko Last Man Standing w 2019 roku. Także... Dawno temu już, nikt nie pamięta o tym. Ale ostatnio, jak była Polska Liga Ninja w 2021 roku, gościu zajął drugie miejsce, ja byłem trochę przed nim, więc byle przed Łysym aktualne. I to jest chyba taka nasza główna właśnie rywalizacja przez cały 2021 rok. Napędzaliśmy się. Wspólnie trenujemy, motywujemy się i napędzamy się na torach. Ja mam hashtag byle przed Łysym. Ja mam byle przed Gładkim. I tak to właśnie wygląda podczas wszystkich zawodów. Tutaj macie na przykład pierwsze takie zadanie na rozgrzewkę. Macie ketla 18 kg i na niej są dwa różne chwyty do podniesienia po prostu nad ziemię. O, pierwszy chwyt załatwiony. O. To się tak łapie. To i dowolnie możesz złapać, tam możesz na dwa palce, na całą dłoń, to generalnie idzie bez kciuka. Niebieskie idzie bez kciuka. No, coś się ruszyło. Dobrze, że zaczynałem, powiedział, że mu zapociłem. Teraz się zapociłem. Nie, tam bez szansy. No dobra, to już wiem, czemu on zawsze jest przed tobą. No jednak jest zawsze. Ale lewa już... Lewa mi jedzie. A pomarańcz? Dobra, bo się teraz boję zaciskać trochę. Ja lewą nie złapałem, bo frytki jadłem lewą dzisiaj. I mam tłuste palce po prostu. Nie. Ale po prostu nie mam siły tego robić teraz jeszcze. No kurde, patrz. Dobrze. No tutaj delikatnie. No co mówiłem, lewą jadłem frytki także. A to ciekawe, bo jak na przykład wchodzimy na ściankę spinaczkową i są takie chwyty bardziej już na paluchy, to mi lepiej idzie na tych trasach. A no, tutaj wyszło kompletnie inaczej. Takie ściskowe. Ściskowe. No bo teraz w tym sezonie włączyliśmy dużo więcej ścianki. I 3 razy w tygodniu jesteśmy na ściankach. Baldy, droga do góry. No to słuchajcie, to jeszcze najważniejszy, główny challenge. To który pierwszy? Kamień papier nożyce, czy... Łysy wygrał ze mną. Kamień papier kciuki, więc... Tak? No. Bo znowu raz, będzie tak, dwa, że... trzy. Raz, dobra. Mamy. Drugi. Prawdziwe wiszenie na dorożku, nie? Jakieś tam... Zaczął, dobrze. Chcesz, żeby ci mówić co jakiś czas? Pięć minęło, jak coś. Także... 10. Uwaga, to jest tylko motywacja, żeby nie spać. Nie no, nie było to, żeby go pod tyłek, ale powiem, że całkiem. Uwaga! 27 masz, kurwa. Na zakarcie. O nie, rozwaliłeś go troszkę. Trzymaj, 35. Pod drugą, dobra, naprawiłem. Trzymaj, oprzy go o ścianę. 38, 45. Ale Kuba słaby. 38, 45. Jak będę słabszy, to chodzi, będę miał wymówkę za chwilę. Dobra. 38, 45. Uwaga, bo atakuje. Wszystkie, wiesz, dozwolone, nie? Chwyty, jak potrzebujesz, możesz się na to na koniec podciągnąć, co chcesz, przekładać ręce. Tak. Ale skupany na garstku musiałem popracować. A Kuba, jak już po swoim tym oceniasz ten drążek? Ciężki, chyba najtrudniejszy z obrotowych, jak tego wisiałem. No bo nie możesz zrobić tego zamka. Jak zamykasz kciuk, no to jest trochę prościej. 25, dawaj. No musisz być lepszy od Kuby. 30, dawaj. Trzymaj, pociągnij się, to ci pomoże. 34, dawaj, trzymaj. 36, 37, trzymaj, trzeba, pociągnij się. Dawaj. Jeszcze. 41, 70. Czyli jak mówiłem, że około 40 sekund, ale ty od 25 już kaczy 3 sekund, mam taką padakę. No, nie jest lekko, naprawdę.
Chłopaki, słuchajcie, kreda do waszej dyspozycji, różne kolory, wybierzcie sobie. I zapisujcie się, gdzie macie ochotę. Swój wynik. Tak, tak, tak. No dobra, niech będzie. Tutaj Kuba, ty miałeś 38-45. Ale tragedia. Możesz jeszcze jakiś tam autografik obok chwalnąć, żeby było już oficjalne. O, idealny. Idealny. Ale jeszcze kiedyś wrócę. Koniecznie. Ale fajnie będzie tu wrócić na przykład właśnie w czerwcu, gdzie będzie już taki pik formy i wtedy się sprawdzić. A na pewno będą jakieś zawody na dworze. 41-70. I sprawdzić, jak już będziemy w takim konkretnym gacie. Więc bardzo fajny test na początek okresu przygotowawczego, bo w sumie jesteśmy od 3 tygodni w treningu. U mnie piękna losa głowa. Niczym księżyc w pełni. Dzięki bardzo, a za was wszystkich trzymamy kciuki, ci co tu będą przyjeżdżali, powodzenia wam życzymy i co? No i co? I widzimy się na zawodach. Bardzo widzimy się na zawodach. Siema!